Jak być może w ostatnich tygodniach słyszeliście, pojawiła się duża nowina, jest nas, czyli ludzi tutaj, czyli na Ziemi, już ponad 8 miliardów osób. To całkiem sporo, bo ja jeszcze, a nie jestem aż takim starym dziadem, pamiętam, kiedy było nas 6 miliardów, potem 7 miliardów, jeszcze jak pogrzebię w pamięci, to nawet pewnie się okaże, że 5 miliardów też bym pamiętał. Co to oznacza? Przede wszystkim to oznacza to, że zasobów na Ziemi może zacząć w pewnym momencie brakować. Już na przełomie wieku XVIII i XIX Thomas Robert Malthus wieszczył, że taka niekontrolowana rozrodczość, takie przybywanie coraz to nowych ludzi doprowadzi prędzej czy później do problemów. Te same przepowiednie powtarzały się mniej więcej w połowie XX wieku, te same przepowiednie możemy spotkać także dzisiaj w mediach, kiedy czytamy, że za 10 lat, za 15 lat żywności zacznie nam brakować. Oczywiście to nie jest taka głupia przepowiednia, bo jeśli by się zwiększała liczba ludności, tak jak się zwiększyła chociażby przez ostatnie, powiedzmy, 60 lat, a nie zmieniłoby się nic innego, to tak, zaczęlibyśmy już w tej chwili odczuwać skutki braku żywności globalnie. Więc co się jeszcze zmieniło oprócz samej liczby nas? Otóż zmieniła się przede wszystkim technologia rolnicza. Jak zwykle w przypadku problemów ludzkości, odpowiedzią na te problemy była nauka. Co ta nauka zmieniła? Przede wszystkim, chociaż na przykład nawozy sztuczne są znane już od stuleci jako koncepcja, to mniej więcej w drugiej połowie XX wieku znacząco zaczęła wzrastać produkcja tych nawozów sztucznych i użycie nawozów sztucznych. Mamy tutaj dane z takiego okresu od roku 1961 do roku 2018. W roku 1961 w USA na 1 hektar zużywano średnio 41 kg nawozu, a w 2018 już 129 kg. To jest ponad, no znacznie ponad dwukrotny przyrost. Są przypadki jeszcze bardziej wyraziste, na przykład Egipt zwiększył zużycie nawozów od 97 do 570 kg w tym samym czasie, czyli od lat 60. XX wieku do czasów współczesnych. Chiny od 7 zaledwie kilogramów do 393. Bangladesz, państwo niewielkie, ale bardzo gęsto zaludnione, z 2,5 kg do 318. Wietnam od 16 do 415. Polska od 56 do 178 kg. Widzimy, że różnica jest drastyczna i choć są państwa, które w tym konkretnym okresie zmniejszyły zużycie nawozów sztucznych, takie jak Rosja, Ukraina czy Japonia, to jednak ogólna tendencja globalna jest bardzo wyrazista. Bardzo podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o użycie pestycydów. Tutaj dane mamy z węższego wycinka czasu od roku 1990, to jest praktycznie współczesność, do roku 2019, a mimo to zużycie globalnie wzrosło o około 74%. Na przykład w Chinach od 6 kg do 13 kg na hektar, a na przykład w Bangladeszu od 130 g do kilograma 700 g, to jest jakieś 1200% wzrostu. Także pestycydy także mają tutaj swoje niebagatelne znaczenie, ale na tym to się oczywiście nie kończy, na tej chemii rolnej. Mamy też zdecydowanie większy udział maszyn w produkcji rolnej. Oceniano, że w 1961 na całym świecie było około 10 milionów traktorów, w roku 2000 już 25 milionów traktorów. 2,5 raza więcej. Tylko jeszcze postawmy sobie traktor z roku 61 i obok niego traktor z roku 2000. Jeśli chodzi o moc silnika, zasięg, szeroko pojętą wydajność, to jakie maszyny on może ciągnąć za sobą. Bo do tego służy przede wszystkim traktor. On ciągnie za sobą
cały szereg różnych konkretnych urządzeń rolniczych, które pozwalają nam orać, siać, nawozić i tak dalej później. Później, jeśli chodzi o zbiory, no to tu wchodzą jeszcze inne maszyny rolne w grę, natomiast ich także przybyło w ciągu ostatnich 60-70 lat, nie mówiąc już o 150 latach, kiedy one w ogóle zaczęły się pojawiać. I te maszyny zdecydowanie odmieniły to, w jaki sposób uprawiamy rolę. Zresztą warto powiedzieć, że liczba ludzi na roli pracujących w ciągu dziejów spadła drastycznie. W Polsce ocenia się, że w roku 1400, ja wiem, dość dawno temu, jakieś 70% ludzi w Polsce to byli rolnicy. W tej chwili to jest około 9%. Zgaduję, że ta wartość może być trochę zawyżona, wciąż jest to bardzo wysoka wartość na tle innych państw europejskich, na przykład w Wielkiej Brytanii to jest około 1% zatrudnionych w rolnictwie, a pracują oni znacznie oczywiście wydajniej niż w roku 1400. Kolejną rzeczą, która przyszła nam na pomoc, to są chętnie przez niektórych opluwane rośliny modyfikowane genetycznie. Oczywiście nie warto się bać roślin modyfikowanych genetycznie, a jeśli chodzi o sam ich wpływ na zdolność wyżywienia świata, to włoscy naukowcy przeprowadzili metaanalizę badań, to znaczy wzięli 6 tysięcy różnych badań naukowych, przeanalizowali je i wyszło im z tych badań, że rośliny zmodyfikowane genetycznie, tu chodziło konkretnie tylko o kukurydzę, dają plony większe o od 5 ponad do ponad 24%, większe niż te rośliny niezmodyfikowane w takich samych warunkach. Także to też stało się w wielu miejscach na świecie powodem, dla którego było co jeść. Przy czym jeszcze a propos roślin modyfikowanych genetycznie, tu trzeba powiedzieć dość wyraźnie, że w zasadzie wszystkie rośliny, które my uprawiamy, są modyfikowane genetycznie, tylko zmieniają się metody. Dawniej się prowadziło jakąś selekcję nasion, później się napromieniowywało nasiona promieniowaniem, żeby wywołać przypadkowe mutacje. W tej chwili precyzyjnie modyfikujemy nasiona w taki sposób, żeby osiągnąć pewne konkretne rezultaty. Taka metoda jest po prostu bardziej skuteczna, ale w gruncie rzeczy jest to wciąż podobna modyfikacja genetyczna jak dawniej. W efekcie od roku 61, kiedy liczba ludności to było około 3 miliardów ludzi, do teraz, kiedy jest nas 8 miliardów, wydajność rolnictwa wzrosła bardzo wyraźnie. Jeśli chodzi o plony, to w Europie z 1 hektara w 61 zbierano średnio 1250 kg, czyli tonę 25 pszenicy. W tej chwili to już jest 4 tony 150 kg. W Azji od 750 kg do prawie 3,5 tony. W USA od tony 610 kg do 3 ton 340 kg. Czyli mamy tutaj w zależności od regionu dwukrotny, trzykrotny wzrost, w przypadku Azji nawet czterokrotny wzrost wydajności z tego samego kawałka ziemi. Oczywiście to wszystko przychodzi do nas z pewną ceną. Pozbyliśmy się jakiejś części lasów, pozbyliśmy się jakiejś części czystych wód, pewnych populacji owadów i większych zwierząt także. Duża część zwierząt, które wymierają w tej chwili, są zagrożone. Są takie ze względu na pozbywanie się siedlisk tych zwierząt, to znaczy człowiek pozbywa się tych siedlisk, żeby zrobić miejsce na pola. Użycie pestycydów oczywiście wygląda w tej chwili jak naloty dywanowe, umiera wszystko, co tam zostanie trafione tymi pestycydami, co oczywiście jest podatne na działanie tych pestycydów. I szeroko pojęte rolnictwo jest jednym z największych trucicieli ziemi. Na różnych płaszczyznach, od emisji gazów cieplarnianych przez zanieczyszczenie wód, degradację gleby, płacimy za to cenę. To jest osobny temat. Natomiast tutaj na kanale technologicznym powinniśmy się zastanowić, jakie technologie w tej chwili mamy na horyzoncie, które potrafiłyby dokonać kolejnej zielonej rewolucji i
w kolejny raz zmienić rolnictwo w taki sposób, jak zmieniły to pestycydy, nawozy sztuczne, żywność modyfikowana genetycznie. Bo to wszystko z nami zostaje, ale jest nas coraz więcej. Możemy sięgnąć w najbliższej przyszłości do 10 miliardów ludzi. Będziemy musieli coś jeść. Jak to zrobić, żeby wciąż mieć co jeść, a dodatkowo nie sprawić, że nasza Ziemia stanie się jednym wielkim polem, na którym żyje tylko człowiek, pszenica, kurczak i krowa i nic więcej. Jak to osiągnąć? Jest kilka technologii, które faktycznie dają nadzieję na to, że będzie lepiej. Przede wszystkim tutaj często wspominamy na mediach technologicznych, szeroko pojętych, o samochodach autonomicznych. W rolnictwie może to wyglądać podobnie, w tym sensie, że na przykład na tegorocznych targach CES John Deere pokazał, duży producent maszyn rolniczych, John Deere pokazał pierwszy w pełni autonomiczny traktor, który będzie w stanie jeździć po polu sam, jeszcze bardziej redukując zatrudnienie w rolnictwie. I to jest istotne, bo często dochodzi w rolnictwie do sytuacji, kiedy od tego, jak szybko wykonamy daną rolniczą pracę, tym większe będą zbiory, bo na przykład uratujemy je przed jakąś okolicznością naturalną, przed złą pogodą. To jest ważne. Jeśli takie traktory będą mogły jeździć same dzień i noc, 24 godziny na dobę, bez udziału ludzi, którzy się męczą, popełniają błędy, muszą spać z jakiegoś niezrozumiałego powodu, to już nam coś da. Pewnie jakieś procenty, ale coś nam to da. Jest więc to jakaś dobra podstawa. Ale zastanówmy się przez chwilę, co sprawiło, że mogą istnieć pojazdy autonomiczne. W dużej mierze są to z jednej strony komputery, które obliczają wszystkie procesy, z drugiej strony są to systemy, które pozwalają maszynie widzieć, rozpoznawać obiekty. Tak, żeby taki traktor wiedział, że jedzie po polu, a nie na przykład po stadzie krów albo że nie wjeżdża do kanału. On musi to widzieć i rozpoznawać. Pojawiły się inne wykorzystania tej technologii, technologii rozpoznawania obrazu. Jednym z ciekawych przykładów jest takie urządzenie, które się można ciągnąć za traktorem albo może jechać samodzielnie po polu i on rozpoznaje chwasty i strzela do chwastów laserami, wypalając tylko konkretny chwast. To już jest coś bardzo pozytywnego. Przede wszystkim nie opryskujemy pola w sposób dywanowy środkami do zwalczania chwastów. To już jest mniejsze zużycie tych środków, mniejsza produkcja przemysłowa. Korzystamy. Jest jednak jeszcze lepsze urządzenie, urządzenie, które nie tylko rozpoznaje chwasty, ono rozpoznaje także rośliny pożyteczne. Jest w stanie przejechać, zeskanować pole. Oczywiście to wszystko jest jeszcze wczesny etap prac, ale rozpoznaje na podstawie samego obrazu z kamery, czy ma do czynienia z chwastem, czy z rośliną, której trzeba pomóc. I co więcej, docelowo to urządzenie ma ocenić stan tej rośliny, tej pożytecznej rośliny. I teraz specjalne dysze wybierają ładunek i strzelają w chwasta bardzo niewielką w porównaniu do obecnie używanych porcją środka chwastobójczego, która wystarcza do wyeliminowania tego jednego chwasta, a nie zalewa się tym całe pole, to już jest znowu korzyść. A jeśli widzi tą roślinkę konkretnie, która potrzebuje wody albo nawozu, to strzela znowu tym ładunkiem wody lub nawozu konkretnie w tę jedną roślinkę i znowu zużywamy zdecydowanie mniej wody, zużywamy zdecydowanie mniej nawozu, a osiągamy docelowo ten sam efekt. Kolejnym przykładem na użycie technologii rozpoznawania obrazu jest robot do zbierania truskawek. Oczywiście docelowo roboty mają zbierać różne warzywa i owoce, ale tu konkretnie mówimy o truskawkach. I teraz jakbyście Państwo zadali sobie trud pomyśleć, jaka to jest ciężka praca zebrać truskawki. Oczywiście trzeba sięgnąć ręką i zerwać truskawkę, tak żeby jej nie zmiażdżyć, co dla robota już jest samo w sobie wyzwaniem, ale my bezwiednie wręcz, nie zastanawiając się nad tym, kiedy idziemy do takiego krzaczka, zrywamy tylko określone truskawki, te dojrzałe, a jeszcze nie popsute. Dla nas to jest wiedza dość oczywista, jeśli truskawka jest zielona, zielonkawa, biała jeszcze, to jej nie ruszamy, pozwalamy jej dojrzeć. Ale skąd ma to wiedzieć robot? Robot znowu musi przy użyciu swojej kamery zobaczyć truskawkę, rozpoznać na tym
rozpikselizowanym obrazie na tym pliku graficznym de facto, zobaczyć, który z tych obiektów to jest truskawka i co więcej, ocenić, czy to jest truskawka dojrzała, niedojrzała, popsuta. I dopiero wtedy podjąć decyzję i to setki razy na godzinę podjąć decyzję, jeśli nie tysiące, że tą truskawkę ściągamy z krzaczka, a tej jeszcze pozwalamy dojrzeć albo ją zrywamy i wyrzucamy, bo jest popsuta. Tego typu technologie już, powiedzmy, że istnieją, choć oczywiście zanim osiągną doskonałość jeszcze trochę czasu nam minie. Żebyście sobie nie myśleli, roboty będą pracowały nie tylko na polach, tam gdzie się uprawia rośliny, będą pomagały także przy zwierzętach. Istnieją już prace nad robotami pasterzami. To wygląda trochę zabawnie i możemy się zastanowić, co taki robot potrafi zrobić. Ale to w gruncie rzeczy jest znowu poważna technologia. Robot potrafi rozpoznać zwierzę i ocenić jego stan. Oczywiście jeszcze raz, technologia jeszcze nie osiągnęła doskonałości. Chodzi o to, żeby taki robot jeździł po polu w dzień, w nocy i oceniał, która krowa, koza, owca, świnia wymaga na przykład opieki weterynaryjnej, kiedy pojawiają się jakieś niepokojące objawy chorób. To znowu pozwala zredukować zatrudnienie, ale pozwala także wprowadzić 24-godzinną obserwację tych zwierząt, zwiększając na przykład szansę uniknięcia epidemii jakiejś choroby, bo na przykład robot zauważy niepokojące objawy, pozwalające wyizolować taką podejrzaną świnię na przykład ze stada, żeby, jeśli ona faktycznie jest chora, nie zaraziła innych krów. Warto też nawiązać do robota Roomba czy innych robotów sprzątających. Wielu producentów je produkuje, które jeżdżą po części z naszych mieszkań i sprzątają. Wymyślili coś bardzo podobnego do sprzątania obór. Oczywiście tam do sprzątania jest trochę więcej niż tylko kurz, sierść i włosy twojej żony, które z jakiegoś powodu zawsze znajdują się na dywanie. To jest o wiele poważniejszy robot, który musi sobie poradzić z całymi pokładami naturalnych produktów ubocznych hodowli bydła. Jak sami Państwo widzicie, jest to dość spora maszyna, która jednak znowu pozwala zaoszczędzić całą masę pracy. Wydaje się jednak, że ta technologia, która przyniesie największe zmiany w rolnictwie, to jest uprawa hydroponiczna. W skrócie, od pokoleń, odkąd tylko człowiek poznał możliwości rolnictwa, uprawialiśmy rośliny w ziemi. Tak było najprościej i ciężko było sobie nam przez pokolenia wyobrazić cokolwiek innego. W tej chwili istnieje wiele miejsc, gdzie rośliny uprawia się w roztworze. To jest woda z substancjami odżywczymi i wszystkim, co tym roślinom jest potrzebne. To ma bardzo różny kształt ostateczny, to mogą być rury, pojemniki, to już jest najmniej w tej chwili istotne. To, co jest istotne, to to, że udaje się uzyskać ogromną oszczędność miejsca. W Emiratach Arabskich powstała farma, która ma produkować 1000 ton jedzenia rocznie. To nie wydaje się tak naprawdę dużo, 1000 ton. To nie są poważne ilości w kontekście tego, ile żywności jest potrzebne, żeby wyżywić 8 miliardów osób. Z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że mówimy o budynku o rozmiarach 70 na 150 metrów. To jest około 1 hektara ziemi. Z 1 hektara ziemi ciężko uzyskać taką produktywność. Przy takim porównaniu to się zaczyna robić interesujące. 1 hektar, 1000 ton jedzenia rocznie. W Europie, mówiłem Państwu, wydajność to jest 4 tony z hakiem pszenicy z hektara. Więc tutaj sytuacja jest wyraźnie lepsza. Dlaczego jest lepsza? Przede wszystkim mówimy o uprawie piętrowej. Te rośliny nie rosną pod słońcem, tylko pod sztucznym oświetleniem. Można na tym hektarze zmieścić kilka, a może kiedyś kilkanaście, kilkadziesiąt pięter upraw. Co więcej, uprawa trwa cały czas, cały rok. Jest niezależna od deszczu, słońca, chmur, od niczego. Musi być prąd,
muszą być dostarczone odpowiednie chemikalia, ale tych chemikaliów używa się tutaj wbrew pozorom, mimo że laboratoria kojarzą nam się z chemikaliami, a tego typu farmy wyglądają jak laboratoria, chemii zużywa się tu mniej. Dlaczego? Dlatego, że można dostarczyć konkretnym roślinom dokładnie tyle, ile one tego potrzebują. Nie trzeba całego pola znowu dywanowo opryskiwać parę razy w ciągu roku. Pestycydy nie są potrzebne w tych laboratoriach. Po prostu kontroluje się populację owadów, tak żeby ich tam zwyczajnie nie było. Owadów i innych szkodników. Więc można tych pestycydów po prostu tam nie używać. Co więcej, jako że to przypomina bardziej fabrykę niż pole, jest zaprojektowaną przez człowieka przestrzenią, która może być oznaczona, może być zmierzona dokładnie, nie zmienia się wraz z porami roku, o wiele łatwiej zastosować w takich warunkach szeroko pojętą robotykę. I prawdopodobnie dożyjemy momentu, kiedy takie farmy będą w całości lub w zdecydowanej większości zrobotyzowane. Kiedy obecność człowieka w tej farmie to będzie jedna osoba na hektar, która pilnuje tego 1000 ton żywności rocznie, patrząc na ekran komputera, na ekrany monitoringu i od czasu do czasu wprowadzając jakieś poprawki w kodzie albo wymieniając jakąś część, która się popsuła. Oczywiście uprawa hydroponiczna ma póki co swoje ograniczenia. W teorii w zasadzie nie ma rośliny, której by się tam nie dało hodować, choć oczywiście w przypadku niektórych z nich pojawią się tu poważne problemy, na przykład jeśli chodzi o drzewka owocowe, to jest póki co jeszcze nierozwiązany problem, słabo rosną tutaj pszenica czy ziemniaki, ale jeśli chodzi o te najpopularniejsze uprawy, to mamy dość dobrze opracowaną uprawę hydroponiczną, sałaty, pomidorów, papryki, ogórków, truskawiek, rukwi wodnej, selera naciowego. Kwestią czasu jest, kiedy zboża także w ten sposób będą mogły wyrastać. Oczywiście lubimy narzekać na to, że żywność w tej chwili jest produkowana przemysłowo. Nie jest taka jak dawniej. Nie są to szczęśliwe krowy biegające po polu i niepryskane jabłka prosto z sadu. Możemy na to narzekać. Tylko musimy przy tym pamiętać, że w ciągu ostatnich 60 lat populacja zmieniła się z 3 miliardów ludzi do 8 miliardów ludzi. Jeśli chcemy w ogóle jeść, to żywność produkowana przemysłowo z użyciem pestycydów, nawozów sztucznych, GMO, a w najbliższej przyszłości także przy użyciu robotów, a nie jest kaprysem, jest koniecznością. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i myślę, że zobaczymy się niedługo.